Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Jest to ostatnia lista w tym roku i właśnie tą listą chciałbym zacząć taką podserię, ponieważ zaczynamy taką. Będzie kilka kolejnych takich samych list Powerful Ten, gdzie będę ukazywał 10 najstarszych adaptacji poszczególnych teleturniejów. Dzisiaj zaczynamy od Koła Fortuny. I dzisiaj w Powerful Ten 10 najstarszych adaptacji teleturnieju Wheel of Fortune, który, jak wiecie dobrze, mówiłem o tym milion razy, ale powtórzę jeszcze raz, pochodzi z USA. I tak, kryterium był rok powstania poszczególnych adaptacji. Jeżeli dwie adaptacje powstają w tym samym roku, wtedy liczył się miesiąc. Jeżeli tego samego miesiąca, wtedy dzień i tak dalej. Natomiast to, co wyszło, to, a zresztą sami zobaczycie w czasie listy. Tak więc nie przedłużajmy, 10 najstarszych adaptacji Koła Fortuny na świecie. Ognia, miejsce 10. Dania, data premiery październik 1988 roku. Miejsce 9. Wielka Brytania, data premiery lipiec 1988 roku. Miejsce 8. Francja, data premiery 1987 rok. Miejsce 7. Włochy, data premiery 1985 rok. Miejsce 6. Wenezuela, data premiery 1984 rok. Miejsce 5. Brazylia, data premiery sierpień 1981 roku. Miejsce 4. Australia, data premiery lipiec 1981 roku. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. Chile, data premiery 1978 rok. Miejsce 2. Srebrny medal. Belgia, data premiery 1976 rok. I miejsce pierwsze, złoty medal, niekwestionowany zwycięzca. Pierwsza adaptacja Koła Fortuny poza USA na świecie to Turcja, data premiery 1975 rok. A mówiąc ściślej, 6 stycznia 1975, czyli tego samego dnia ten program zadebiutował, co oryginalna wersja amerykańska. I tak wygląda 10 najstarszych adaptacji Koła Fortuny na świecie. Mam nadzieję, że lista się podobała. W kolejnych odcinkach kolejne teleturnieje w ten sam sposób zostaną przedstawione. A teraz Wam już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten. Cześć!